Jacek Czekalski, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na kolejne grudniowe główne wydanie Telewizji Aleksandrów. Dziś opowiemy Państwu m.in. o podwyżkach za prąd, paliwo i artykuły spożywcze. Podwyżki to zawsze były, co roku. Rok się nowy zbliża, to zawsze są podwyżki. Będą też ważne informacje dla właścicieli gruntów. Wszyscy, którzy są wieczystymi użytkownikami, mają budynki mieszkalne, jednorodzinne, bądź lokatorzy, którzy mają wykupione mieszkania na własność, mają części ułamkowe gruntu w wieczystym użytkowaniu, z mocy samego prawa od 1 stycznia przekształcają się na własność. I spotkanie z człowiekiem legendą. Praca z dziećmi jest pracą najtrudniejszą. To nie jest praca najtrudniejsza, ona jest najgorzej opłacana. To nie ma porównania trener młodzieży, trener dzisiaj pierwszej ligi czy drugiej ligi, już nie mówię o ekstraklasie, prawda? Dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od smutnych informacji. 4 grudnia odeszła Barbara Olińska, była dyrektor szkoły podstawowej w Rąbieniu. Została zapamiętana jako wielki przyjaciel dzieci i społecznik zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności. Barbara Olińska była dyrektorem szkoły podstawowej w Rąbieniu w latach 1984-2006. Została zapamiętana jako ciepła i pogodna, pełna życzliwości nauczycielka, która dbała o każdy szczegół swojej pracy. Dusza towarzystwa i dusza tej szkoły, bardzo radosna, pogodna, wszędzie słychać było jej głos. Ja jako młody nauczyciel pamiętam, że jedynym młodym byłam nauczycielem. Nieustannie byłam pytana, jak sobie radzę na przerwach. Przytulona, wszystko w porządku, w czymś trzeba ci pomóc. To pamiętam z tych moich pierwszych lat, kiedy ten początek nie był łatwy pracy. Placówka z Rąbienia będzie pamiętać o pani Barbarze, która w szkole wprowadziła pewne tradycje utrzymane do dziś. No i myślę, że pozostała w naszej pamięci i myślę, że w tej szkole, bo wszystkie tradycje, które zapoczątkowała, kultywujemy, chociażby galeria tutaj tych pamiątek po absolwentach, czy takie przesłanie naszej pracy, że to dziecko jest najważniejsze i my dla niego tu jesteśmy. Barbara Olińska w latach 1994-1998 oraz 2006-2010 zasiadała w Radzie Miejskiej. Zawsze dążyła, by dobro dziecka stało na pierwszym miejscu. To za czasów Basi Olińskiej wspólnie rozbudowaliśmy szkołę. Przede wszystkim wybudowaliśmy piękną halę sportową. Tak naprawdę szkołę w Rąbieniu traktowała jako swój drugi dom. A ten cytat należący do Wisławy Szymborskiej odzwierciedla jej zaangażowanie w pracę, która była dla niej pasją. Zawsze zapamiętamy Basię jako taką osobę, która dla nas, dla społeczności Aleksandrowa Łódzkiego, dla społeczności oświatowej będzie pewnym wzorcem osobowości. Barbara Olińska na zawsze zostanie w pamięci nie tylko placówki z Rąbienia, ale również całej aleksandrowskiej społeczności. To nie koniec smutnych informacji. W piątek, 7 grudnia, dowiedzieliśmy się o śmierci 19-letniego Krystiana Gortata, zawodnika MKS Aleksandrów i absolwenta Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie. Ta śmierć daje wiele do myślenia. Serce młodego sportowca, niezwykle dobrego i kochającego życie, przestało bić. Odszedł Krystian Gortat, tegoroczny mistrz Polski w licealiadzie, ale przede wszystkim chłopak, którego polubili niemal wszyscy. Był absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie. Był wspaniałym młodym człowiekiem. Miał ogromną liczbę przyjaciół. Wszyscy strasznie cierpimy z powodu, który się niestety wydarzył. Łączymy się w bólu z rodziną. Krystian na co dzień trenował lekkoatletykę w MKS-ie Aleksandrów. Nie wyobrażał sobie życia bez sportu i przyjaciół, których tutaj poznał. No na pewno tak, był najlepszym przyjacielem, nie można mu tego odmówić. Człowiekiem, powodem ogromnej zbiorowej radości. Wzbudzał podziw chyba we wszystkich, nie miał wrogów. Zawsze otoczony grupą ludzi, wspaniałych ludzi. Zawsze miał takie przyciąganie do siebie, że ci ludzie do niego legli po prostu. Stosunki mieliśmy bardzo dobre, 5 obozów razem spokojnie spędziliśmy. Znamy się w sumie 4 lata, tak lepiej 3. No naprawdę był okej, zawsze można było na niego liczyć. Nie znam osoby, którego po prostu nie lubiła. Zawsze był wśród nas, razem jeździliśmy na Mistrzostwa Polski, na każde zawody, na każde obozy. Zawsze mieliśmy przy nim wsparcie. Ta tragedia poruszyła całe aleksandrowskie społeczeństwo, bo kiedy umiera osoba, która wszystkim dobrze życzy, to nigdy nie ma tego odpowiedniego momentu, aby odejść. Ta nagła śmierć Krystiana była na nas dużym poruszeniem i pogrążyła nas w żałobie.
No, przeżyliśmy wiele wspólnych chwil, wiele startów, treningów, wyjazdów. I Krystian dał się poznać jako osoba bardzo życzliwa, sympatyczna, zupełnie bezkonfliktowa. No i taką osobę, takiego go zapamiętamy. A zapamiętają go na pewno przyjaciele, których miał wielu. W szkole pozostała pustka. Nie tak dawno rozmawiał tutaj o swoich planach. Wydarzyła się straszna tragedia, z którą musimy się uporać, ale ciężko jest pożegnać tak wspaniałego młodego człowieka. Miał całe życie przed sobą. Teraz pozostały tylko i wyłącznie wspomnienia i zdjęcia, na których widać, że Krystian robił to, co lubił i niemal zawsze był uśmiechnięty. Na pewno pozostała pustka, ale na pewno zostawił wiele swoich mądrych słów, tego, co można było zapamiętać. Na pewno będziemy go pamiętali, on miał w sobie takiego coś, że bardzo często był demotywowany do tego sportu. To nie było tak, że on trenował i chciał, bo też był zniechęcany, ale miał w sobie przede wszystkim serce do walki, do ciężkiej pracy i to pokazywał. Krystian marzył, by być na okładce przeglądu sportowego. Jego waleczność i determinacja z pewnością mogłaby doprowadzić do spełnienia marzeń. Jednak zabrakło. Zabrakło czasu. Teraz pozostały tylko wspomnienia i łzy. Bo w śmierci jest tak, że najbardziej cierpią ci, których się zostawia. %50 prąd, 3% podatki, tyle samo paliwo i artykuły spożywcze. Podwyżki zjadają nasze pensje, więc przed wydaniem coraz częściej będziemy oglądać złotówkę z dwóch stron. Co o nadchodzących podwyżkach sądzą mieszkańcy Aleksandrowa? Posłuchajmy. Podwyżki to zawsze były, co roku. Rok się nowy zbliża, to zawsze są podwyżki jakieś tam. Już pani odczuwa skutki podwyżek żywności chociażby? Już są, bardzo. Szczególnie mięso, wędliny, bardzo. 9,29. To dużo za 4 bułki chlebek? Ja kupuję ten lepszy chleb, może i dlatego. Podwyżki biją też w rolników. Olej napędowy po 4, niecałe 4 zł, a teraz przepłacamy ponad 5. A państwo, a ciągnik w trakcie pracy potrafi tak dużo spalić, czy kombaj, czy cokolwiek. I z czego to się wiążą? 3-krotne po prostu nakłady, koszty, nie? Też się każdy trzyma za portfel i liczy każdą złotówkę. Podwyżki cen zżerają rolnicze zyski, a cierpią mieszczuchy. W sklepach ceny też poszły w górę, choć na szczęście nie wszystkich produktów. Chodzi o nas sklep, to jajka zostały bez zmian, chlebek troszkę poszedł w górę, reszta produktów raczej nie poszła w górę. A jak będzie od nowego roku, jeszcze spytam. To będziemy patrzeć od nowego roku, bo teraz nie mogę tego powiedzieć. Po prostu nie wiem. Co będzie od nowego roku, nie wiedzą też piekarnie, które z uwagi na suchy rok już we wrześniu podniosły ceny pieczywa. Dopóki będziemy mogli utrzymać tą cenę, która jest na tym poziomie, no to na pewno będziemy się starać nie robić podwyżek. Ale jak nas zmusi do tego cena mąki, no to trudno powiedzieć. Można za to na pewno powiedzieć, że od nowego roku w górę szybują ceny prądu. Z ponad 1000 zł i sami się dziwiliśmy, czy to zły odczyt licznika, czy coś takiego. Nie, po prostu z rachunku wyszło, że aż tyle nam podniesiono cenę prądu. Podwyżki cen prądu na pewno odczujemy wszyscy. Mimo zapewnień rządu, że gospodarstwa domowe najmniej. Ale zapłacą więcej rolnicy, zakłady produkcyjne, transportowe, wreszcie samorząd, który musi utrzymać szkoły, oświetlić ulice, utrzymać instytucje sobie podległe. Podwyżki cen prądu wpłyną na funkcjonowanie gmin, instytucji przede wszystkim podległych. Oczywiście. Gmina, przypomnę, że w tamtym roku kupowaliśmy energię za megawattogodzinę, płaciliśmy około 220 zł. W tej chwili jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargowym, przeprowadziliśmy licytację, będziemy płacili za megawattogodzinę 370 zł. Budżet gminy też z gumy nie jest, a koszty utrzymania gminnych szkół są coraz większe. To dziś 1/3 wydatków z budżetu gminy. Do tego rosnące ceny prądu. W sportowej szkole podstawowej numer 3 aż o 30%, a światło przecież musi się palić na porannych zajęciach, jak i tych pozalekcyjnych. Z panią księgową obliczyłyśmy już, że jest to kolejne 18 tysięcy rocznie. Należna subwencja od państwa, czyli dotacje dla gmin za prowadzenie placówek oświatowych jest coraz mniejsza, choć dzieci i zadań przybywa.
Obiecano 100%, dostajemy 50%. No jeżeli chcemy pewien standard utrzymać działalności naszych placówek, no to jest jakaś granica tych cięć, tak? Już dalej z tymi cięciami iść nie można. Koszty, jakie ponosi gmina, to nie tylko oświata, to również gospodarka odpadami, wzrost cen usług budowlanych i materiałów budowlanych, a przecież gmina prowadzi wielomilionowe inwestycje. Spiąć to wszystko nie jest wcale łatwo. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygania postępowania przetargowego dotyczącego zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych. Tutaj też mamy poważne wątpliwości, czy uda się utrzymać tę stawkę opłaty za śmieci. Ostatnia zaledwie 3% podwyżka podatku od własności gruntu to nic w porównaniu do kosztów, jakie muszą ponieść mieszkańcy ościennych miast i gmin. Dla przykładu w Łodzi cena śmieci wzrosła o 86%. W Zgierzu za ścieki zapłacimy 2 razy więcej niż w Aleksandrowie. Nawet podatek od metra kwadratowego nieruchomości mieszkalnej po podwyżce mamy niższy o 2 grosze niż sąsiedni Konstantynów. Więc może nie narzekajmy, tylko spróbujmy docenić i poskładać nasze domowe i gminne budżety. A za obecne podwyżki podziękujmy rządowi premiera Morawieckiego. To główne wydanie telewizji Aleksandrów. Teraz zmieniamy temat, bo nadchodzi rewolucja. 1 stycznia zniknie użytkowanie wieczyste, a to ważna informacja dla blisko 2,5 miliona Polaków, którzy staną się właścicielami gruntu pod swoim blokiem, kamienicą lub domem jednorodzinnym. Tyle teorii. Sprawdźmy, jak zmiany mają wyglądać w praktyce. Od nowego roku nowe przepisy dotyczące gruntów. Taka sytuacja dotyczy m.in. pani. Co się zmieni? Z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści staną się właścicielami. W związku z tym przez 20 lat będą uiszczać na konto gminy opłatę roczną. Opłata roczna to jest nic nowego, ponieważ do tej pory również płaciliśmy taką opłatę. Jej wysokość nie ulegnie zmianie. Natomiast ustawodawca wprowadził też i pewien bonus dla wieczystych użytkowników, ponieważ możemy również wpłacić jednorazową opłatę. Wszyscy, którzy są wieczystymi użytkownikami, mają budynki mieszkalne, jednorodzinne, bądź lokatorzy, którzy mają wykupione mieszkania na własność, mają części ułamkowe gruntu w wieczystym użytkowaniu, z mocy samego prawa od 1 stycznia przekształcają się na własność. Ustawa w ten sposób mówi, że do przekształcenia tego na własność wieczysty użytkownik były będzie musiał zapłacić 20 opłat rocznych, czyli przez 20 lat. Istnieje oczywiście możliwość zapłaty jednorazowej. Rada Miejska na sesji w grudniu podjęła taką uchwałę, żeby ułatwić ludziom ten wykup, żeby jak najmniej obciążać budżety domowe, że w pierwszym roku, czyli w 2019 roku, można wystąpić o jednorazową zapłatę tych 20 opłat rocznych i wtedy dana osoba ma 60% bonifikatę, czyli płaci 40% tych należności. Te bonifikaty co roku są zmniejszane. 50, 40, 30, aż dochodzimy do 10 w szóstym roku tego przekształcenia. Oczywiście nie jest to obligatoryjne, że trzeba, natomiast jest to na wniosek. I tylko na wniosek wieczystego użytkownika możemy takie bonifikaty realizować. Jeżeli ktoś takiego wniosku nie złoży, to i tak jest właścicielem danej nieruchomości. Przy czym, tak jak mówiłem na początku, płaci co roku opłaty, które przedtem nazywały się opłatami za użytkowanie wieczyste. Teraz to się nazywa opłata przekształceniowa przez okres 20 lat. Wszystko jest to robione przez wydział na tym. My zawiadamiamy Sąd Wieczystoksięgowy, także wszystkie formalności my dokonujemy. Składają go wnioski te osoby, które chcą zapłacić jednorazowo. I wtedy wszystkie wnioski składają w pokoju 112. Na pewno ja będę chciała skorzystać z tej bonifikaty i w 2019 roku wpłacić ją. Czy rozumiem, że dla pani między innymi to korzystne zmiany? Na ten moment są to korzystne zmiany. Właśnie dzięki tej bonifikacie. Święta coraz bliżej, więc zapewne są już państwo w ferworze przedświątecznych zakupów, zarówno tych przez internet, w galeriach handlowych, czy w lokalnych sklepikach. W imieniu Agaty Kowalskiej zapraszam państwa na rozmowę tygodnia z powiatowym rzecznikiem praw konsumentów. Warto tej rozmowy wysłuchać, by nie dać się oszukać. Tym bardziej, że aleksandrowian w kolejce po pomoc prawną jest najwięcej spośród wszystkich mieszkańców powiatu zgierskiego. Jeżeli są dwie ceny,
tak jak pani mówi, to obowiązuje oczywiście cena, która była uwzględniona przy towarze na półce. Jeżeli sprzedający odmawia nam sprzedaży towaru za cenę, jaka została wyeksponowana przy towarze na półce, no to zwykle dysponujemy telefonem komórkowym, możemy zrobić zdjęcie, wydrukować i złożyć reklamację wraz z tym załącznikiem, że zostaliśmy zwyczajnie oszukani, dochodzi zwrotu gotówki ze zwrotem tego towaru. Pozostajemy przy tematach okołoświątecznych, dużo śmiechu i zabawy, a przede wszystkim paczki od świętego Mikołaja. Taki zestaw czekał na dzieci, które wraz z rodzicami przyszły na gwiazdkę zorganizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wspólna, ponad dwugodzinna zabawa to już taka aleksandrowska tradycja. Zobaczmy, jak wyglądała. Tegoroczna gwiazdka odbyła się wyjątkowo w szkole podstawowej numer 1. Tradycyjnie na dzieci czekały przy wejściu pluszowe misie, zebrane w ramach akcji Misio dla Jasia. Każdy maluch mógł wybrać jednego pluszowego przyjaciela i razem z nim obejrzeć przedstawienie Teatru Króla. Było bardzo kolorowo, śmiesznie i świątecznie. Kochane dzieci, drodzy rodzice, drodzy goście, cieszymy się bardzo, że w tym przedświątecznym czasie mamy przyjemność po raz kolejny świętować z naszymi milusińskimi gwiazdkę. Tutaj tak, oczywiście. Ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. I wszyscy paczki dostaną? Niestety, ale nie. Ale większość, to już jest dobrze. Ale potem pod choinkę dostaną. Oczywiście, co? Że tak, drobnostki, ale są. Drugi raz jesteśmy, bo córka wcześniej też no, miała za mało lat, tak? Dlatego dzisiaj ma jedna, ale była możliwość, że dwójka może przyjść, więc... No jesteśmy zadowoleni, nie? Zuzia, jesteś zadowolona? Jesteś zadowolona? Tak. A dużo spodziewasz się, że prezentów dostaniesz? Tak. Prezenty będą? Chyba tak. Jak zasłużyli dzieci, to będą. Okaże się później, w Wigilię. A mogę spytać, o czym ty marzysz, żebyś dostać pod choinką, żeby się znalazło? Jeszcze nie wiem. Przedświąteczne spotkanie dla dzieci Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje już od kilku lat wspólnie z PGKiM. W tym roku przygotowane jest około 200 paczek dla dzieci, więc olbrzymia ilość, olbrzymia akcja, zaangażowanie mnóstwa ludzi, ale to wszystko, żeby dzieci się cieszyły. I w tym roku Mikołaj nie zawiódł. W paczkach było mnóstwo słodyczy, a na koniec dwugodzinnej zabawy dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie z prawdziwym Mikołajem. Setki domowych pierogów z kapustą, pierniczki i inne świąteczne łakocie będzie można kupić na ulicy, a przy okazji wspomóc inną akcję – paczkę dla seniora. To pomysł Aleksandrowskiego Forum Społecznego, które o mieszkańcach pamięta nie tylko od święta. To był bardzo pracowity piątek dla tych, którzy postanowili dać trochę przedświątecznej radości starszym i samotnym. Członkowie AFS spotkali się w kuchni Domu Dziennego Pobytu w Żos, by lepić pierogi i przygotowywać świąteczne dania. Chcemy powtórzyć akcję z poprzedniego roku, gwiazdkę dla seniora i jakoś musimy na to pozyskać fundusze. Chcemy zrobić dzisiaj 500 pierogów. Mamy tutaj silną drużynę. Bardzo łatwa praca. No, nie, no 500 zrobić to jest dużo, no ale jak tak na mniejszą rodzinę, to nie jest źle. Ja pierwszy raz już robię pierogi, więc myślę, że się nauczę. To jest też rodzaj sportu, także proszę zobaczyć, jaka to jest konkurencja. Tak, generalnie rzecz biorąc, mam dosyć dużą. Pracowity piątek zakończył się sukcesem. Setkami pierogów z kapustą, które trafią teraz na stoisko podczas sobotniego jarmarku. Trafi tam też kapusta z grochem i barszczyk, bo całe stowarzyszenie włącza się do akcji i świąteczne dania przygotowuje też w domach. Za pozyskane w ten sposób fundusze AFS kupi prezenty i odwiedzi seniorów w domach. Tak jak w ubiegłym roku. A to już inne spotkanie, jakie w miniony sobotni wieczór odbyło się również na terenie naszej gminy. Tym razem w Larocu odbył się pierwszy konkurs piw domowych Aleksandrowa Łódzkiego. Uczestnicy przygotowali swoje trunki z pszenicy z dodatkiem kolendry i skórek pomarańczy. Cytrusowy napój oceniali sami piwosze. Pierwsze miejsce zdobył Jakub Eger, a główną nagrodą będzie uważenie przez browar z Centralnej Polski piwa według zwycięskiej receptury.
To, że Aleksandrów jest sportową gminą, wiedzą chyba wszyscy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nasza gmina obfituje również w artystyczne talenty. Nie bez przyczyny. Co roku władze przyznają stypendia dla uzdolnionej młodzieży, a Młodzieżowy Dom Kultury to wylęgarnia małych artystów. Ale jest jeszcze jedno miejsce dla uzdolnionych dzieciaków. Odwiedziła je Agata Kowalska. Muzykę z filmu Polskie Drogi gra na koncertach wielu wybitnych pianistów, jak chociażby Leszek Możdżer. Gra też Ala. Ala jest uczennicą szkoły sportowej, więc nie dość, że biega, skacze, zdobywa medale, to jeszcze gra. Zaczęło się od tego, że zainstalowałam taką prostą grę na telefon, w której było pianino. Jakoś mama powiedziała, że jakieś fajne dźwięki grasz, jakoś zaczęło mnie inspirować to pianino. I poprosiłam mamę, żeby mnie zapisała do szkoły, bo akurat pisała ulotka. Ulotka prywatnej szkoły muzycznej Amadeus, prowadzonej przez panią Iwonę Lebiodę, doktora Akademii Muzycznej w Łodzi. Wykładowcami są również nauczyciele państwowych szkół muzycznych, bo choć takowe mamy w Zgierzu i Łodzi, to pierwszą barierą może być dojazd, często w godzinach szczytu, a drugą ilość zajęć. Państwowa szkoła muzyczna to niekiedy obowiązek 4 dni w tygodniu. Tu wystarczy raz lub dwa, jak kto woli. Jakie instrumenty zatem cieszą się największą popularnością wśród młodych muzyków? Największe przede wszystkim fortepian, pianino, gitara, śpiew, ale uczymy praktycznie na wszystkich instrumentach, bo jest gitara elektryczna, jest perkusja, gitara basowa, jest flet. Norbert wybrał perkusję i uczy się już trzeci rok. Norbelcik chciał się zacząć grać na jakimś instrumencie i pomyślał, że to będzie perkusja po prostu. Znaleźliśmy szkołę w Aleksandrowie i tak to się zaczęło. No i jak? Podoba się? No tak. Norbert jest zatem na dobrej drodze, by zostać perkusistą i to w zespole. Jego koledzy woleli gitarę. Zawsze lubiłem słuchać piosenek, gdzie jest grana gitara i dlatego zostałem gitarzystą. Tutaj blisko. Chciałem się interesować gitarami, bo mój czesny był, grał na gitarze, miał własny zespół. Gra na instrumentach, ćwiczy pamięć, uczy koordynacji i jak to jest udowodnione, najlepiej rozwija obydwie półkule mózgu. I nie chodzi tu, by zostać wirtuozem, ale by po prostu muzykować. Uczę to współpracy w zespole i najważniejsze to jest to, żeby oni byli razem ze sobą zgrani, tak żeby wiedzieli jak to się ma odbywać w przyszłości. Jak twierdzą nauczyciele, wśród młodych aleksandrowskich muzyków jest wiele bardzo zdolnych dzieci, często nawet zdolniejszych od tych uczęszczających do państwowych szkół. Zatem rosną nam muzyczne talenty. To już 8. edycja powiatowego konkursu patriotycznego. W miniony poniedziałek laureaci spotkali się w Aleksandrowskiej Szkole Sportowej, by z rąk burmistrza odebrać nagrody. Dzieci przysyłały do nas prace plastyczne, prace literackie. Odbył się konkurs recytatorski i tam podaliśmy wyniki od razu, natomiast dzisiaj jest podsumowanie i wręczenie nagród. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu. Dla uczniów aleksandrowskich szkół miniony tydzień był pełen artystycznych wyzwań. Aleksandrowska Czwórka i Szkoła Podstawowa w Bełdowie obchodziły swoje święta połączone ze świętami patronów szkół. Młodzież przygotowała z tej okazji wystąpienia upamiętniające dokonania swoich patronów i wspólnie z zaproszonymi gośćmi radośnie spędzała te wyjątkowe dla nich uroczystości. Młodzież z Aleksandrowskiej Czwórki miała okazję odświeżyć wiedzę na temat swojej patronki Marii Skłodowskiej-Curie. Z okazji święta szkoły i patrona uczniowie postanowili upamiętnić wizerunek polskiej noblistki, a jej kolorowe portrety ozdobiły szkolne korytarze. Czy młodzi ludzie wiedzą, kim była Madame Curie? Kto jest patronem szkoły? Maria Skłodowska-Curie. A kim była Maria Skłodowska-Curie? Naszą patronką. Chemiczką. Dobrze, jak była tą chemiczką, to coś udało jej się odkryć? Pierwiastek. Rad i polon. Dobrze. To czyli takie pierwiastki, tak? Radioaktywne. Okej, a powiedzcie w takim razie, czy jakąś ważną nagrodę Maria Skłodowska zdobyła? Nagrodę Nobla. A w jakiej dziedzinie? Fizyki i chemii.
właśnie po raz kolejny pisze, że czeka na mnie w Paryżu. Święto szkoły i patrona obchodzono w Czwórce już po raz 59. A okrągłą 10. rocznicę nadania imienia Ryszarda Wyrzykowskiego świętowano wczoraj w bełdowskiej podstawówce. Wśród zaproszonych gości pojawiła się także rodzina patrona szkoły. Bardzo mnie cieszy fakt, że przez te 10 lat rzeczywiście szkoła się rozwinęła, rozwija nadal, a najbardziej cieszy mnie to, że rozwija się, tak powiem, zgodnie z tematami, myślami, przewodnimi ideami, które mój tata zaszczepiał. Kojarzycie, kim był wasz patron? No, raczej tak. No to kim? Filmowcem, filmowcem, przyrodnikiem. Kręci filmy. Filmowcem, przyrodnikiem i sportowcem. Każdego roku społeczność szkolna przygotowuje tematyczny apel, w którym zawarte są treści przypominające historię szkoły. Uczniowie radośnie świętują, a przy okazji zdobywają wiedzę na temat życia swojego patrona. Z tej okazji jest kilka konkursów i dosyć wartościowe nagrody właśnie z okazji. To są konkursy wiedzy o życiu naszego patrona. Również mamy film do pokazania o naszym patronie, bo jest to też film, był to też filmowiec. W związku z tym te filmy są wpisane w działalność szkoły po prostu. No to co? Możemy zaczynać? W naszej szkole wszystko jest możliwe, tak jak w klubie pana Rysia. Nawet nauczyliśmy się latać. To są uczniowie klasy trzeciej B ze szkoły podstawowej numer 1 z Aleksandrowa Łódzkiego. Są stremowani, bo dużo gości przyszło, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie fajnie. W głównym wydaniu telewizji Aleksandrów czas na kolejne tematy. Zebrane pieniądze na serduszko dla Stasia mają już nowego beneficjenta. Przypomnijmy, że w akcjach, które zainicjowało Aleksandrowskie Forum Społeczne, udało się zebrać ponad 132 tysiące złotych. Do tego doszła też kwota zbiegu w obronie praw dziecka, który odbył się na Mosirze. W sumie zebrano 134 tysiące złotych i ta kwota zostanie przekazana na ratowanie Kacperka. Stasia, który podbił serca tysięcy osób, już z nami nie ma. Są jednak pieniądze, które zbierano właśnie dla niego. Dziś rodzice proszą, by ta kwota została przekazana nienarodzonemu jeszcze Kacperkowi, też z wadą serca.
Mały Kacper już wkrótce przyjdzie na świat. Musi urodzić się w Muster w niemieckiej klinice, gdzie zaraz po porodzie przejdzie operację na otwartym sercu, która uratuje jego życie i umożliwi dalsze leczenie. Synku, teraz jest ci ciepło, jesteś bezpieczny pod moim sercem. Nie wiesz, jakie niebezpieczeństwo grozi ci na świecie, pisze zrozpaczona mama. Rodzice od kardiochirurgów usłyszeli diagnozę, że Kacperek urodzi się z połową serca, jak dodali, z krytyczną wadą serca. Jest jednak szansa. Szansa, która kosztuje około 80 tysięcy euro. To koszty porodu i operacji. Co będzie dalej, czy będą komplikacje, nie wiadomo. Aleksandrów całą kwotę, która miała trafić do Stasia, już przekazał na konto znanej fundacji pomagającej dzieciom z wadami serca z dopiskiem dla Kacperka. Te pieniądze pójdą na cel taki, na jaki były zbierane. Także wszyscy darczyńcy mogą być spokojni, że te pieniądze idą właśnie na ten cel, na który oni z sercem oddawali pieniądze. Nawet jeśli teraz nie pomożemy Kacperkowi, albo tych pieniędzy będzie na przykład za dużo, to i tak pójdzie na inne dzieci? Tak, dokładnie tak będzie. Jeżeli zostanie nadwyżka z tych pieniążków, pójdą te pieniądze na inne dzieci z wadami serca. Także cel będzie w całości spełniony. Po konsultacjach członków Aleksandrowskiego Forum Społecznego i wolą rodziców Stasia, teraz trzymamy kciuki za Kacpra, który lada chwila przyjdzie na ten świat. W miniony piątek w łódzkim Empiku nasz reporter spotkał się z byłym trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Znany i lubiany obecnie komentator sportowy jest bohaterem książki On Strzelał. Spotkanie z Andrzejem Strzelałem wydłużyło się na tyle, że postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, by autorzy książki nie spóźnili się na pociąg. Opowie o tym więcej Michał Kiński. Na podwórkach żeśmy grali. Były selekcjoner reprezentacji Polski w latach 1989-1993 wraz z dziennikarzem Jerzym Chromikiem napisali książkę pod tytułem On Strzelał. Starałem się po prostu przybliżyć to, co miałem w życiu, to, co miałem z piłki. Natomiast sądzę, że i to, co piszę sam, bo używam Twittera, kiedy ja nie atakuję ludzi, tylko atakuję problemy, jakie są. Taka jest moja charakterystyka życiowa. Przypominam, że jako osoba bezpartyjna, nigdy na mnie nie miała wpływu. Jestem dumny z tym, że jako bezpartyjny udało mi się utrzymać. Książka napisana jest w formie wywiadu i opowiada o życiu zawodowym i prywatnym byłego selekcjonera. 33 lata zbierania tych faktów, a potem wystarczyło tylko je przywołać i poprosić go o odniesienie się, jak powiedziałem, w progu, bo każde inne odniesienie groziło tym, że za chwilę będzie siódma dygresja, a potem to tak jak powiedziałem na spotkaniu ze studentami, 7 tomów to za mało. Trener Andrzej Strzelał jest absolwentem i byłym pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uważa, że praca z dziećmi odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju kultury fizycznej. Praca z dziećmi jest pracą najtrudniejszą, to nie jest praca najłatwiejsza, ona jest najgorzej opłacana. To nie ma porównania trener młodzieży i trener dzisiaj pierwszej ligi czy drugiej ligi, już nie mówię o ekstraklasie, prawda? Bo tutaj, gdzie się kształtuje nawyk ruchowy, trzeba mieć wiedzę z zakresu fizjologii, biologii, biomechaniki, wykształcenia. To nie jest tak, że ktoś zrobił kurs szybki, jest trenerem, może nim być. Dziecko jest najłatwiej, można skrzywdzić. Tu muszą naprawdę pracować zawodowcy, fachowcy. Skręć w prawo. Piękny manewr. Na najbliższym rondzie wybierz zjazd diagonalny. W spocie promującym książkę trener Andrzej Strzelał prowadzi kierowcę po Warszawie. A po Łodzi to nasza redakcja oprowadziła trenera, by wspólnie z autorem książki nie spóźnili się na pociąg. Przegrałem z Argentyną 2-0 w Buenos Aires, potem żeśmy pograli 1-0 w 87. Więcej o książce oraz życiu trenera w trudnych czasach porozmawiamy z Andrzejem Strzelałem w świątecznym wydaniu Telewizji Aleksandr. Dziękuję bardzo. Dziękuję, cześć. Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Jakub Rogalski, piłkarz Sokoła Konsport Aleksandrów, walczy o zdrowie. U sportowca, który na jakiś czas musi zakończyć przygodę z piłką nożną, zdiagnozowano ziarnicę złośliwą. Podopieczny trenera Sławomira Majaka ostatni swój mecz rozegrał pod koniec września. Teraz czeka go walka o powrót do zdrowia, w której wspiera go jego drużyna. Cześć Kuba, wiem, że teraz czekają Cię ciężkie chwile, ale pamiętaj, że cała drużyna jest z Tobą. Jesteś częścią naszego zespołu i już nie możemy się doczekać, jak do nas wrócisz. My nie wyobrażamy sobie awansu bez Ciebie. Wracaj szybko, bo dobrze wiemy, że piłka nożna to całe Twoje życie. Czasem tak jest, że nie wszystko układa się po naszej myśli. Jednak nie możesz się podać, bądź taki jak na boisku, bo z Tobą kojarzą się tylko zwycięstwa.
tą informacją kończymy dzisiejsze główne wydanie Telewizji Aleksandrów. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Agata Kowalska, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie tygodnia. A moim dzisiejszym gościem jest osoba, której nie widać za biurkiem, jak się określiła. To znaczy, że ma naprawdę dużo pracy, ale pracy właśnie przez nas, przez klientów. Ewa Walczak, powiatowy rzecznik praw konsumenta. Witam serdecznie Pani Ewo. Po raz kolejny w naszym studiu, ale tak chyba po raz kolejny w związku z tym, że właśnie mamy okres przedświąteczny, więc kiedy Panią zaprosić, jak nie właśnie teraz? A ta sterta dokumentów, o której Pani wspominała nam, kiedy próbowałam się z Panią skonsultować i wyrwać właśnie za biurka, no to świadczy o tym, że nadal, mimo tej edukacji, mimo świadomości coraz większej, no popełniamy te błędy konsumenckie. Jest rzeczywiście tego tak dużo? Jest bardzo dużo spraw, które wpływają na bieżąco, bezpośrednio od konsumentów, w czasie wizyt konsumentów w biurze, ale również dużo drogą e-mailową, telefoniczną. Praktycznie dwa numery telefonów pracują cały czas, są zajęte na bieżąco. No nie będę pytała teraz o takie rzeczy, które są niezwiązane właśnie z konsumentem, czyli z jednej strony proste, ale z drugiej strony dlaczego podczas takich prostych zakupów dajemy się naciągnąć. Nie wiem, ja chociażby przeczytam sytuację, kiedy na przykład nie możemy zwrócić towaru, bo sami na przykład jest klauzula sprzedawcy, że na przykład zamówienie jest specjalne i z tego powodu nie ma możliwości zwrotu towaru. Chcemy go zwrócić? Nie możemy. Faktycznie nie możemy? Czy przepisy nie przewidują tego, że jeżeli towar jest wykonany na indywidualne zamówienie, to nie można go reklamować i nie można w konsekwencji domagać zwrotu gotówki ze zwrotem tego wadliwego towaru? No bo jeżeli on został zrobiony niezgodnie z umową, to jak najbardziej mamy prawo złożyć reklamację, żądać naprawy, usunięcia wad, a jeżeli wady są tak istotne i sprzedający nie może ich usunąć poprzez naprawę czy wymianę towaru na inny, nowy, no to wówczas jak najbardziej możemy skutecznie dochodzić zwrotu równowartości. To Panie Ewo, zacznijmy tak szybciutko od początku. Wielkie sieci handlowe generalnie dają nam możliwość 14-30 dni zwrotu, tak? Wtedy jakby no nie mamy problemu, nie podoba nam się, coś oddajemy. W małych, prywatnych, lokalnych biznesach takiej możliwości nie ma, no też rozumiejąc tego sprzedawcę, który też chce sprzedać, więc jak już coś kupię, no to już moja decyzja, że kupiłam i już nie mam możliwości zwrotu, tak? Jedynie tutaj wchodzi w grę reklamacja, kiedy faktycznie jesteś uszkodzony. No tak, bo jeżeli towar jest pełnowartościowy, to nie możemy dokonać zwrotu, czyli jeżeli kupimy buty za małe lub za duże, to z tego tytułu nie możemy ich reklamować. Natomiast jeżeli się odklei podeszwa czy odpadnie obcas, no to jak najbardziej tak. Natomiast rzeczywiście sklepy te wielkopowierzchniowe, sieciowe są takie bardziej prokonsumenckie i dają konsumentom więcej uprawnień niż przewidują obowiązujące powszechnie przepisy w tym zakresie, że można towar zwrócić pełnowartościowy pod warunkiem, żeby on nie był rozpakowany lub żeby nie był uszkodzony. Ale no, podobno wtedy reklamację też z nimi ciężko wyegzekwować czasami. Coraz bardziej się wycwanili, słyszałam, że nie oddają i nie zamieniają tak. Różnie to bywa, natomiast z praktyki, jeżeli wada jest faktycznie istotna, no to sprzedający w konsekwencji musi uznać roszczenie konsumenta, no bo naraża się na postępowanie sądowe i oczywiście koszty. Standardowe jeszcze pytanie, które właśnie zebrałam między innymi z internetu. Towar promocji nie podlega zwrotowi, nie podlega reklamacji. Jak najbardziej tak. Każdy towar, który jest sprzedawany w promocji, a jest sprzedawany jako towar pełnowartościowy, to podlega reklamacji. A jeżeli nawet towar jest przeceniony, to również podlega reklamacji, tylko nie z tytułu wady, z powodu której został przeceniony. Kolejne często pojawiające się pytania. Kupujemy na przykład sprzęt elektroniczny na Allegro. Nas sprzedawca informuje, że oczywiście gwarancja jest. Oczywiście w paczce nie dostajemy ani faktury, ani paragonu, na podstawie którego możemy ubiegać się o taką gwarancję. Co wtedy? Możemy to oddać, czy potrzebujemy mieć właśnie tego zaświadczenia, bo inaczej no to jak gwarancja nam przepada. Czy powiem tak, gwarancja ma charakter dobrowolny, wobec czego gwarant, którym może być producent, dystrybutor, sprzedający, może tej gwarancji udzielić, ale wcale nie musi. I jeżeli udziela, to udziela na warunkach, jakie sam postanowił spisać w dokumencie. Często jest tak, że konsumenci przychodzą i mówią, że mają gwarancję. Jak prosimy o przedstawienie dokumentu, nie dysponują takim dokumentem. Często sprzedający twierdzi, że gwarancją jest dowód zakupu. Tak nie jest, ponieważ gwarancja jest, to musi być w formie dokumentu,
który uwzględnia obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta. Jeżeli nie ma takiego dokumentu, to nie ma gwarancji. Tym niemniej zawsze kupujący może korzystać z uprawnień ustawy Kodeks Cywilny, rękojmia zawady towaru i tutaj ma ochronę w ciągu 2 lat od daty zakupu. Co kiedy na przykład nam sprzedawca mówi, że przepraszam, ja jestem tylko pośrednikiem, nie jestem producentem, proszę zwrócić się do producenta? To zależy z tytułu, jakich uprawnień tego roszczenia dochodzi konsument, bo jeżeli dochodzi na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, jak powiedziałam, rękojmia zawady towaru, to sprzedający nie może powoływać się na producenta, ponieważ z tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca. I tutaj często się zdarza, że właśnie, a szczególnie w dużych sieciach handlowych, że sprzedający kierują konsumenta do serwisu, który działa w imieniu gwaranta. Konsument powinien mieć świadomość, że jeszcze serwisu, dodajmy, przepraszam, gdzieś poza granicami, na przykład często nawet województwa, bo proszę, taki serwis jest w Warszawie i tam proszę sobie wysłać i wtedy ewentualnie panu to naprawią. Tak często się zdarza rzeczywiście, bo sprzedający ma na celu uniknąć odpowiedzialności i skierować roszczenie do gwaranta. Jeżeli konsument nie jest zorientowany, że przysługują mu również uprawnienia od strony tutaj sprzedającego i że wykonywanie tych uprawnień jest dużo łatwiejsze, prostsze niż uprawnień z tytułu gwarancji, no to często daje się... Czyli oddajemy sprzedawcy, bo ja u pana kupiłam, a nie u producenta w Warszawie, tak? Tak, i musimy zadbać o to, żeby w zgłoszeniu reklamacji ewidentnie był zapis, że dochodzimy roszczeń na podstawie Kodeksu Cywilnego, a nie na podstawie gwarancji. Pani Ewo, to teraz może zmieńmy troszkę temat właśnie a propos oszustw i tutaj chociażby od takich najprostszych. Inna cena na półce w sklepie, inna cena przy kasie. Co wtedy? Jeżeli są dwie ceny, tak jak pani mówi, to obowiązuje oczywiście cena, która była uwzględniona przy towarze na półce. Jeżeli sprzedający odmawia nam sprzedaży towaru za cenę, jaka została wyeksponowana przy towarze na półce, no to zwykle dysponujemy telefonem komórkowym, możemy zrobić zdjęcie, wydrukować i złożyć reklamację wraz z tym załącznikiem, że zostaliśmy zwyczajnie oszukani, dochodzi zwrotu gotówki ze zwrotem tego towaru. Bo zawsze sprzedawca nie, ojejku, to nie ta półka, tu ten towar do tego nie. I tu się przesunęła karteczka, tak? I ta karteczka powinna być tu. No, być może tak się zdarzyło i nie było to formalne, takie typowe oszustwo, no ale niemniej jednak... To jest nieprofesjonalne i nierzetelne działanie i często obserwuję również sama w sklepach sieciowych, że są promocje i jest cena niższa, przekreślona jest ta wyższa, wyeksponowana niższa na dany towar, a pod spodem bardzo drobnym drukiem jest data, w której ta promocja obowiązuje. I często jest tak, że już jest po dacie obowiązywania promocji. To ma obowiązek sprzedawca zdjąć. Naturalnie, że tak, bo to jest wprowadzanie konsumenta w błąd. A kiedy już odejdziemy od tej kasy, zorientujemy się na paragonie w domu? Też możemy podnieść, że cena była inna, no ale wtedy nie mamy już dowodu i nie mamy jak wykazać, że tak naprawdę było. No i tak. I za te 2 złote generalnie już machamy ręką, twierdząc, no już tak, tak właśnie, niech tak zostanie. No tak, 2 złote, ale jeśli to już jest dodanie na przykład 1-2 zer, 200 zł, no to już jest problem, a mam tutaj na myśli o różnego rodzaju umowach, które mimo wszystko zawieramy. Oszustw dalej, znaczy był u nas gościem nawet policjant, który twierdził, że rzeczywiście mimo wszystko, mimo tej świadomości na terenie i Aleksandrowa, i Zgierza, czyli powiatu zgierskiego, z czym pani się doskonale spotyka, no mamy dużo mimo wszystko jeszcze oszustw, czyli naciąganie na energię, naciąganie na wodę, na inne różnego typu produkty. Czy faktycznie to też nadal u pani widzi ten problem? Tak, cały czas ten problem występuje od wielu, wielu lat, bo wciąż mamy do czynienia z brakiem takiej odpowiedzialności po stronie konsumentów i z dużą łatwowiernością tych osób. Nigdy nie weryfikujemy, a praktycznie prawie nigdy w przypadku osób, które zgłaszają się do biura jako osoby poszkodowane, nie było weryfikowania umowy poprzez jej przeczytanie. Konsumenci tłumaczą to, że to są wielostronnicowe dokumenty, że małym drukiem, że napisane skomplikowanym językiem, ale należy podkreślić, że strony umowy zawsze wymienione są w pierwszym zdaniu umowy, na pierwszej stronie, więc wystarczy przeczytać to pierwsze zdanie, żeby mieć świadomość, z kim się zawiera umowę. I jeżeli przychodzą do nas domokrążcy, którzy chcą nam sprzedać czy gaz, czy prąd, czy co innego, to powinniśmy weryfikować tą umowę, czytać. Osoby starsze naciągają się zazwyczaj na to, czy młodzi również? Młodzi również.
Jest duże zaufanie społeczeństwa do osób, które nas wizytują w domach, czy jeżeli idziemy na pokaz, ufamy przekazowi werbalnemu, nie sprawdzamy tego w dokumencie, na piśmie, co mamy i często w ten sposób jakby padamy ofiarami oszustów. Właśnie, a propos pokazów, bo to padło takie słowo z Pani ust, a pokaz, to właśnie ja też dostaję co kawałek telefon. Wygrała Pani kamerę, wygrała Pani czajnik, wygrała Pani odkurzacz albo tablet. No fajnie, że wygrałam. I co dalej? Co to oznacza? Powinniśmy mieć świadomość, że w życiu nic nie jest za darmo i że tego typu informacje muszą kryć jakiś podtekst, coś, co może dla nas okazać się niekorzystne. I jeżeli idziemy co na pokaz... Pani? No zwykle jest tak, że idziemy na ten pokaz, idziemy na przykład, na pokaz, tak? Jesteśmy zachęceni jakąś tam herbatą, kawą, ciasteczkiem, czujemy się tam dobrze, ufamy tym, którzy przekazują nam te informacje, no i w konsekwencji zawieramy umowę, której tak naprawdę nie chcielibyśmy zawrzeć. Ostatnio mamy duży problem z pokazami, gdzie sprzedaje się rewitalizatory wody. Są to urządzenia do poprawy jakości tej wody, ale okazuje się, że one są bardzo drogie, bo z naszej wiedzy wynika, że to są urządzenia za 7-8 tysięcy, jedno takie urządzenie i że tak naprawdę one nie spełniają roli, jaką winno takie urządzenie pełnić. Czyli to pH wody po zamontowaniu tego urządzenia zupełnie się nie zmienia, tak jakbyśmy nie mieli tego urządzenia. Mhm. I podstęp polega na tym, że sprzedający proponują montaż urządzenia jeszcze tego samego lub następnego dnia. To wszystko Pani będzie miała w pakiecie. Pani podpisze tylko, a my tak przyjdziemy, jest, zamontujemy. Bezpłatnie. I konsumenci często wyrażają na to zgodę, a konsekwencją tego, że konsument wyrazi zgodę na zamontowanie takiego urządzenia już od zaraz, jest to, że nie ma 14 dni na odstąpienie od takiej umowy. Bo to jest umowa zawarta poza siedzibą przedsiębiorcy i przysługuje nam 14-dniowy termin do jej odstąpienia. Ale jeżeli zostanie urządzenie zamontowane, usługa wykonana, taka możliwość już nie istnieje i należy o tym pamiętać, że jeżeli nawet dokonamy zakupu, to nie godźmy się na to, żeby nastąpił montaż jakiegoś tam urządzenia, które kupiliśmy. Dajmy sobie te 14 dni na to, żeby rozeznać. Jak po nocy generalnie już trochę nam emocje opadają i jest myślenie, co ja takiego właśnie zrobiłem czy zrobiłam, prawda? No ale już wtedy nie ma możliwości odstąpienia. No i niestety musimy się godzić z tym, że płacimy za rzecz, która nie ma żadnej wartości. Proszę nam powiedzieć jeszcze a propos właśnie teraz zakupów i tego okresu przedświątecznego. Też gościliśmy ostatnio Pana z banku. Twierdził z jednej strony, że Polacy mają coraz więcej tej gotówki, więc tych kredytów nie biorą. Pani z kolei gdzieś tam w rozmowie telefonicznej mówiła, że jednak jest problem z takimi parabankami. Tych kredytów jednak na te prezenty bierzemy, a potem rzeczywiście święta mijają i ten czar bożonarodzeniowy pryska. No wiadomo, że w okresie przedświątecznym dużo emocji związanych z zakupami. Każdy każdego chciałby obdarować, bo czasami to obdarowywanie daje więcej przyjemności niż odbieranie prezentów, ale to wiąże się z określonymi kosztami. Nie zawsze nas na to stać. I w związku z tym podejmujemy decyzje, często nieprzemyślane. To jest dotyczące kredytów czy pożyczek. Jeżeli są to kredyty, pożyczki w bankach, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli są to instytucje parabankowe, to zwykle te opłaty towarzyszące pożyczką, nie mówię o samej tutaj oprocentowaniu kredytu czy pożyczki, ale prowizje, ubezpieczenia kredytu, inne dodatkowe opłaty powodują, że koszty spłaty tego kredytu są bardzo wysokie i zawsze powinniśmy czytać umowę i zastanawiać się, czy rzeczywiście warto tą pożyczkę czy ten kredyt zaciągnąć. O tym, jaki jest koszt kredytu czy pożyczki, stanowi roczna rzeczywista stopa oprocentowania, z tym, że klienci czasami do tego tak podchodzą, że jeżeli ona jest wyliczona, to wydaje mi się, że to jest wszystko. To jest wszystko za dany rok, ale jeżeli ten kredyt czy pożyczka jest w czasie 2-3 lat do spłaty, to wówczas musimy uwzględniać tą rzeczywistą stopę oprocentowania roczną 2- czy 3-krotnie i wtedy to jest dopiero rzeczywisty koszt kredytu, jaki zapłacimy. Konsumenci często podchodzą do tego tak nieodpowiedzialnie, uważają, że jak jest termin spłaty kredytu gdzieś tam dalej w perspektywie, że Nieraz mamy, że od marca pierwsza rata, albo pierwsza, druga rata na przykład darujemy Państwu ewentualnie
ewentualnie i tak dalej. Rozpoczęcie spłaty kredytu zaczyna się za kilka miesięcy, no to jakoś tak do tego łatwo podchodzimy, jakoś będzie, ale to nie jest tak, bo przychodzi czas spłaty kredytu, nie stać nas na tą ratę kredytu, jedno, drugie jakieś zadłużenie, nawet niewielkie, powoduje, że bank może postawić, czy kredytodawca, kredyt w stan natychmiastowej wymagalności, zobowiązanie, no i wtedy niestety, jeżeli nie mamy wszystkich środków na spłatę kredytu, to zaczyna się spirala, zaczyna się problem. No tak, to wtedy wygląda tak. Ja, na sam koniec jeszcze, bo tak, tych produktów przybywa, problemów też właściwie rośnie, chociaż z jednej strony, tak jak mówiłyśmy, że powinniśmy mieć tą świadomość, a jednak mimo wszystko dajemy się nabrać. I tak na sam koniec, produktów właśnie z innego kontynentu również nam przybywa. Do tej pory gdzieś tam było Allegro, polskie ewentualnie portale, kupowaliśmy u polskich producentów. No teraz oczywiście, no idąc z duchem czasu, chcemy kupować też chociażby w Chinach. No i oczywiście kwitnie portal internetowy chiński, gdzie ściągamy, albo z Malezji, tak? Mamy takie różnego piękna bluzka, będzie przypłynie do nas na pewno niedługo i faktycznie przypływa. No ale z takimi problemami też się Pani łączy, bo tam już nie ma gwarancji, tam już nie ma nic. To jest inny problem. No wszystko się rozwija, również i formy sprzedaży się zmieniają. Tutaj mamy nową jakby formę dropshopping, że zwykle mamy pośrednika, który uczestniczy w procesie transakcji, dostarcza towar od sprzedającego, który, jak Pani powiedziała, tutaj funkcjonuje na innym kontynencie. No zwykle jest to Azja. I jeżeli dokonujemy zakupu poprzez różne tam platformy, to zwykle powinniśmy bardzo dokładnie sprawdzić, kto jest podmiotem, stroną umowy z nami, co to jest za firma i gdzie a ona kto ma siedzibę. Być, jak i tak nie no, znamy? Najlepiej powinien być to podmiot, który funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej albo podmiot, który jest nawet na naszym rynku, pośrednik, któremu płacimy, bo jeżeli płatność następuje na rzecz firmy, która znajduje się w Azji... I kosztuje $5 na przykład jeszcze? I płacimy w dolarach, tak? Tak naprawdę, jeżeli towar do nas dotrze nie pełnowartościowy, to nie mamy możliwości skutecznego złożenia reklamacji i dochodzenia roszczenia. Natomiast w przypadku, jeżeli ten pośrednik jest podmiotem, na rzecz którego dokonujemy zapłaty, no to jeszcze istnieje tutaj furtka wyjścia, bo możemy zwrócić się do niego, a jeżeli nie uwzględni naszej reklamacji, no to nawet wystąpić z powództwem do sądu. Bardzo dziękuję Pani Ewo. Na te święta życzę Pani mniej pracy, przede wszystkim mniej pracy. Państwu przede wszystkim życzymy właśnie tych mądrych, przemyślanych zakupów i nie dajmy się aż tak zwariować, bo święta szybko miną, a potem zostaniemy z długami i z różnymi problemami i będziecie musieli Państwo pukać właśnie do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta, który oczywiście jest tutaj, obejmuje Aleksandrów Łódzki. Właśnie z Aleksandrowa Łódzkiego sporo mamy klientów. Bardzo dużo, w tej chwili najwięcej, jeżeli chodzi o mieszkańców powiatu, to właśnie stanowią mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego i okolic tutaj. No to nie bez problemu zaprosiłam Panią dzisiaj do nas. Wszystkiego dobrego Pani Ewo, ja Państwu właśnie dziękuję i rzeczywiście jeszcze raz prosimy o czujność w tym ostatnim przedświątecznym tygodniu. Dziękuję.
nie chodźcie jeszcze. Niech ktoś przyjdzie tutaj na scenę z aparatem. Zróbmy sobie wspólne zdjęcie. Trzymajcie się, do zobaczenia!